Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam. Często pytacie, gdzie jest magiczna koszula. Jest. Moja magiczna koszula jest niebieska i magiczna bluza zielona. Edzia też jest. Wszystko gra, tylko chęci brak. I tak dzisiaj żeśmy się poubierali, co by te chęci wróciły. Ale czy to coś dało? Nie wiem. Koszula jest wygodna, ale ciepła. I do tej pory nie nosiłam jej, bo były upały. No a dzisiaj niestety już trzeba było przeprosić pod koszulek, koszulkę magiczną, bo niestety jest zimno. Dni są z temperaturą 15, maks 16 stopni w ciągu dnia. Rano już tych stopni jest 5, 4. Także w piecu centralnym już trzeba przepalać, bo w dupcie troszeczkę ciągnie. Trzeba dogrzewać. Jesień przyszła z dnia na dzień, tak jak i lato przyszło po wiośnie bardzo szybko. Jednego dnia było tych stopni około 20, a za chwilę drugiego dnia, czy za dwa dni już było 30 parę. Tak samo i teraz mieliśmy pełnię lata, z dnia na dzień zeszło do takiej typowej jesieni. Wiatry, chłody, no i ogólnie nieprzyjemnie. Pracy jest dosyć sporo, no i tak w ostatnich dniach wykonujemy już takie typowo jesienne prace. Będziemy tutaj zasiewać zboże w tym roku na zimę. Pszenżyto, tylko pszenżyto, 5 hektarów, żeby było co dać kurom, zwierzętom. W zasadzie już nie sprzedajemy. Kiedyś obsiewaliśmy kilkadziesiąt hektarów pól zbożami. Teraz żeśmy z tego zeszli. Raz, że nie jest to w ogóle już ekonomiczne, a dwa, ze względu na zdrowie. Już bardziej na zdrowie, bo no niestety tutaj do młodości nam nie idzie, lat ubywa. Edziu też choruje od kilku lat. I w zasadzie siejemy tyle, żeby wystarczyło dla nas na własne potrzeby, ewentualnie gdzieś tam parę metrów sprzedać i obsiewamy zbożem 5 hektarów w Boleszkowicach. Te pola, które mamy tutaj, gdzie ogród, to są obsiewane pod pszczoły, facelią, gorczycą, a część jest spoczynkowana po to, żeby właśnie później można było gdzieś posadzić dynie, kartofle, żeby to zmianowanie było i pole, żeby było wyspoczynkowane. Każde pole powinno być spoczynkowane, czyli mieć taką przerwę rok czy dwa w uprawie, żeby ono nie rodziło plonów. Wtedy zwłaszcza na tych naszych piasuniach jest to polecane, żeby te pola były spoczynkowane. Zamykamy. Możesz pozwolić na te. Tak, my sobie możemy na to pozwolić. Z racji tego, że tych pól mamy dosyć sporo. Nie obsiewa. Tak. Ktoś obsiewa i żyje z tego, to nie za bardzo sobie może na to pozwolić. Wtedy już liczy się każdy hektar i zbytnio na spoczynkowanie pozwolić sobie nie mogą. Chociaż rolnicy starają się, ci co mniejsi, starają się spoczynkować glebę, bo jednak to jest dla niej dobre. Uff. Jedna robota do przodu. Tak jest tam.
Czekaj. Które to było? No. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Dobra, zobacz. Będzie? Teraz jest ustawianie siewnika, to znaczy ustawianie oczek, bo każde nasiono ma inny kaliber, czyli inną wielkość, grubość. No i tutaj teraz trzeba odpowiednio dopasować do ziarna pszenżyta. Trzymaj to tak. Tak? Bo wysiewamy facelię. Facelia ma bardzo drobniutkie nasionka. Wysiewa się różne ziarna tym siewnikiem. No i trzeba dostosować tutaj otwór do danego nasionka. Ty nawet ci dobrze to kręcenie idzie. A zawsze mówisz, że to ja dobrze kręcę. Przykład z mistrza. Przykład z mistrza. Nie, o, widzisz? Gdzie moje nauki? W las poszły? Mężu, popraw się. Jeszcze musisz wziąć korepetycję, żebyś był tak dobrym mistrzem w kręceniu jak ja. Wiesz co? Dobrze ci to idzie, ale kręć dwa razy szybciej, bo to jest ciężkie. Co, teraz ja mam kręcić? Ja nie pokręcę. Dobra, ja wolę trzymać. Wolę trzymać. Dobrowolnie. Chodźcie, królewna. Nie miałaś gdzie narobić. Fionka. Właśnie krówki dostają porcję witaminek naturalnych. Często pytacie, co robię z różnego rodzaju odpadkami bio, typu niezużyte warzywa, natka z pietruszki, z selera, która mi gdzieś tam zostaje, czy chociażby natka marchewki. Tu kończę. Tutaj mam te, które to chętnie zjedzą, bądź wyrzucam na kompost. To zależy wszystko od sytuacji. I tak jak na przykład wiem, że dużo osób natkę marchewki spożywa, przerabia ją na sok. My tego nie robimy. Nie pijemy soku z naci marchwi, z korzenia owszem, ale naci dla siebie nie pozyskujemy, więc zjadają ją krowy. No w tym roku moja nać skończyła na kompoście. Gonił nas czas i nie było czasu, żeby natkę przywozić tutaj dla bydła, więc
Położyliśmy ją na kompost, żeby się nie zmarnowała, żeby przerobiła misię na ziemię kompostową. Tak właśnie kończą u mnie wszystkie rzeczy, których ja nie wykorzystuję. A zlewki typu jakiś tłuszcz, niedojedzona zupa, czy chociażby wczorajszy rosół trafiają do kur do wypicia. Także u mnie, kochani, nie marnuje się ani kropelka, ani kapka niczego. Jeszcze mam truskawki. Odmiana powtarzająca, Albion, smaczna i z tego co widzę dosyć plenna. One są dopiero u mnie pierwszy rok, krzaki młode, ale owocują dosyć ładnie. Mamusi i tatusia nie ma, bo pojechali nad morze. Korzystam. Póki są, bo tak to by oni zjedli. Dla nich by były. Tam jeszcze są cztery, to zostaną dla Edzia. Ty nie będziesz chciał, nie? Więcej dla mnie. A tu w namiocie foliowym to tylko dziada z babą brakuje. Wszystkiego pełno. Śmieci porozwalane. Rozgardiasz na całego. Ale w sezonie nie było czasu i tak tylko tu się rzuciło po czosnku, tutaj doniczki, tu cebula, tam jeszcze skrzyneczki. No i teraz co? Przyszła jesień i będzie się sprzątać. Robota w koło. Macieju. Dzień pochmurny, ale nie pada. No i tak czekaliśmy na trochę pogody, żeby tutaj ruszyć z tymi zasiewami zbóż, bo każdy dzień troszeczkę popadywało. Dzisiaj nie pada, ale jest pochmurno, wieje wiatr. No, ale temperatura tutaj jest taka, że no w zasadzie nie przeszkadza zasiewom, bo na temperaturę się nie patrzy, czy wieje, czy nie wieje, siać można. Tu z wierzchu niby tej wilgoci trochę jest, ale ogólnie jest bardzo sucho. Ostatnio troszeczkę te deszcze padały, ale jest taki deficyt wód gruntowych, tak? Ta ziemia jest spragniona, że to jest tylko wilgoć na 2-3 dni i przy pogodzie takiej wietrznej, czy nawet jak pojawi się słońce momentalnie, to wszystko obsycha. No ale tutaj wilgoć jest,
na razie jako takiego słońca nie głoszą, więc to ziarno, no jest szansa, że szybciutko skiełkuje. Za 4 do 5 dni powinno już być na wierzchu. No i teraz fajnie by było, jakby po zasiewie przyszedł taki delikatny deszczyk, to on by tutaj raz, że docisnął to zboże, no a dwa, zasklepiłby wszystkie te otwory, pory, które teraz po sianiu zostają. Dobrze by też było tutaj przewałować troszeczkę, docisnąć to zboże, no ale wałka z tyłu siewnika nie mamy. No i dobrze dlatego by było, żeby przeszedł deszczyk, tutaj to podociskał. No ale będzie jak będzie, zobaczymy. Cały dzień tutaj zajdzie mu obsianie tego pola. No może cały nie, ale kilka godzin na pewno. I tu wysiewamy pszenżyto w tym roku. Pszenżyto jest chyba takim najlepszym zbożem, tak jak dla nas na własne potrzeby, bo to można dawać i bydłu, i kurom, no bo jeżeli by posiało się już inny gatunek zboża, to trzeba też mieć na uwadze warunki pokarmowe danego zwierzęcia, a pszenżyto ono jest najbardziej neutralne. No i zboże posiane. Kolejna jesienna praca do przodu. Teraz fajnie by było, żeby przeszedł taki delikatny deszcz, przyklepał to, byłyby bardzo ładne wschody. Ale zobaczymy, jak będzie obiad zjedzony. Dzisiaj były pierogi truskawkowe. Dobrze jest mieć w zamrażarce i tak jak przychodzi sezon, jak są truskawki, to robię bardzo dużo pierogów truskawkowych czy takich sezonowych, które robi się sezonowo, a później taki szybki obiad, polowanie, nie ma czasu na gotowanie obiadów, no to wyciąga się i jest gotowe. Tak samo i dzisiaj było z pola, przyjechaliśmy, raz, dwa, woda, pierogi i jest. Na dzisiaj to, kochani, tyle. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim siły do jesiennych prac. Do następnego!